Tak, będę miał kota. Hej bitches, widzimy się w drugim vlogmasie. Dokładnie. I kochani, nagrywam to w niedzielę. Jutro ma być pierwszy vlogmas, czyli w poniedziałek. I stwierdziłem, że zacznę tego vlogmasa wieczorem, bo jest wieczór, jest 20:25. Idę na takie mini zakupy i odebrać paczuszkę. Slay, wyglądam perfekcyjnie oczywiście. I idziemy. Slay. Dobra kochani, już idę wyglądać, to mi w tej czapce i w ogóle to niebo wygląda trochę jasno. Nie jest jasno. I generalnie to jest tyle śniegu, że po prostu to wygląda magicznie i mega fajnie. To jest śnieżnie, naprawdę go aż tak nie widać. Ja idę sobie, w ogóle mam te spodnie, tam, co miałem w tamtym vlogu wam pokazywałem, tutaj sobie ubrałem i idę na zakupy. I generalnie słuchajcie, mam nadzieję, że ten tytuł odcinka, który oglądacie, to jest ten, który ma być. Czyli uwaga, tak będę miał kota. I jakby ja się mega cieszę, w ogóle to była mega spontaniczna decyzja, w sensie dowiedziała się, że tam są jakieś, w ogóle pomyśleliśmy brać ze schroniska, ale jakieś tam koleżance, koleżanki mojej mamy, tam były jakieś takie kociątka się urodziły, są mega malutkie i będzie tylko czarnego brać. Idę znowu, slej, taki opiecik i no chyba, że okaże się, że jednak inny vlog to będzie ten, ale raczej w ogóle mówimy, że jutro odbieramy już tego kota, więc jakby ja się mega cieszę, bo no jakieś miałem ścieżkę morską, ale ja niestety nie żyję już, no ale teraz miał... Jestem to sama, więc mogę robić jakąś rzeczy, które chcę podnieść, ale nie chodzi o takie porze. I generalnie jedę po tą paczkę, bo mi przyszła z Shane'a. I bo zamawiałam coś dla siebie, jeszcze dla mojej koleżanki zamawiałam. Bo ona nie ma konta i to już nie odgrywa. Tak właśnie tak robimy, że po prostu nie zamawiam. Tak jest wygodniej w sumie. Okidoki, kochani, tu mamy paczuszkę. I nie zamówiłam jakąś super dużo rzeczy, więc taka mini. Jest. Teraz odwracam kamerę i nie wiem, czy zobaczycie. Generalnie dzisiaj nie chcę nagrywać tak dużo, bo jakby chcę, żeby głównym właśnie tematem był ten kotek. No oczywiście teraz sobie otworzymy kalendarz i w ogóle. Okej, okay, już nie widzimy się drugiego dnia, dzisiaj mamy 4 grudzień i let's go w sumie z kalendarzami adwentowymi. I szukamy, dzisiaj jest czwarty. I tylko, okej. Okay. I znowu reniferek. Nawet myślę, że był reniferek. No nieważne. Mam to powiedzieć czekoladowe chyba, czyli po prostu reniferki. A i to może być tak, no, na przykład reniferki. Ale nie, bo to są kształty, którego nie było, czyli na przykład prezent. A to chyba jest losowe, chociaż może wczoraj nie było reniferka, wydaje mi się, że był. Dobra, na razie nie mam czekoladek of course, więc. No i zaraz będę jeszcze robił skincare i teraz losujemy. A jeszcze mam pokazać, co było wczoraj. To był taki błyszczyk w takim czerwonym odcieniu. Butter gloss. Takim wiśniowym, trochę taka czerwień przebrudzona, minimalnie taka krwista, taka czerwona, minimalnie przełamana takim brązem, coś takiego. Takiego. Całkiem wypchanego. No i sprawdźmy, fast as das. Kolejny błyszczyk. W ogóle nie wiem, czemu mówię, ale to będzie najwięcej rzeczy do ust. Będą jeszcze kilka rzeczy, ale więc będzie rzeczy do ust. I to jest, ja widziałam na Instagramie Nyxa, że to są te takie z takimi paseczkami. To one są limitowaną kolekcją świąteczną. Taki ma kolor, taki bardzo ładny, taki ciemny, przybrudzony róż, ale bardzo ładny. Ej, mega ładny kolorek. Jak nałożę drugą warstwę, to by było mocniejsze, tak, no i tak zaraz to muszę zmyć. Ej, one nie są numeru... Widzicie, tutaj sobie zacząłem to rozmazywać. Shit! Oj, one nie są rozma... Ale hit. Ale nieważne. Idę się szykować do szkoły i pewnie nic wam nie nagram, chyba że do, nie wiem, tych zakupów albo coś. Chyba coś się wydarzy, ale wątpię, bo idę do szkoły i muszę się szykować i w ogóle... I widział, znowu gadam, więc pa! Okej, kochani, moja sestra nie biegła. No idealnie, ale idę z mamą na zakupy.
rzeczy dla kotka. I nie wiem, czy w końcu dzisiaj, czy jutro odbieram, jak kotka na to idzie na zakupy. No. I co? Ubieram się i moja mama zaraz podjedzie, więc jakby... Jakby coś skończyć na 16.30, czy nie wróciłem do szkoły, ale nic ciekawego w moim życiu nie działo za bardzo, więc no. Okej, kochani, w ogóle kiedyś po prostu znowu odjedzie. A ja tu czekałam na moją mami, because zaraz będzie... Ja nie wiem, coś ponagrywam w trakcie, jak będziemy... W ogóle sobie nałożyłam lip oil. Oczywiste. Więc będę miała mamę, miała być za 5 minut, minęło 5 minut, ale nie ma jak po prostu tragedia, bo mi jest zimno, ja po prostu nie wytrzymam, ja po prostu zaraz zamarzę, po prostu. Nie, więc no. A, zobaczymy, co mama przyjdzie. Lepiej wam ten nagram, mam nadzieję, coś w galerii. Kochani, jesteśmy już w okresie, na razie zostawiamy mamę, bo chcę wam pogadać do was. Tu jest coś, co mi właśnie nie wiem, czemu otrzymam, ale no, kupujemy jakieś rzeczy takie i sobie nie wiemy, co mamy kupić, jakby, albo wiemy, ale ja to, nie, i trzeba kupić, jakie ładnie, dobra, idę do mojej mami, która jest zresztą tutaj i kochani, my sobie z mamusią wzięliśmy lody. Mamusia was pozdrawia za kamerę, prawda? Mamusia też ma loda. Chcesz się pokazać, czy nie? Nie. Mamusia mówi nie, bo nie słyszeliście. Moi mamy już wybrany kotka i na 99% się już go odbieram, więc już nie mogę czekać. No więc ja sobie jem i pa pa. Okej, kochani, ja już wróciłem. No i wróciliśmy z zakupów. I niestety, dzisiaj odbieramy kotka, bo dostaliśmy informację, że kotek jest jeszcze przestraszony i po prostu nie odbieramy. Jest coś koło godziny po 20 i po prostu moje włosy. Tragedia, w ogóle dzisiaj mi nie wyszło jeszcze z tą czapkę, że ją założyłam po prostu. O, mam dość, ale generalnie zrobimy sobie teraz haul, co kupiliśmy. I zacznijmy tak. Taka zapaweczka. Bardzo ładniutka taka i ona troszkę szeleści. I taka to. I no jakby wiecie, to może tak szuleć i kotek będzie taką myszkę sobie gonił. Więc to jest pierwsza rzecz. Następną rzeczą, którą pokażę, to mamy obcinaczki do paznokci. Jeszcze akurat moja koleżanka, moja przyjaciółka z mojej nowej szkoły. Nie wiem, czy mogę dalej mówić o mojej nowej szkoły, bo niby już jest kilka miesięcy, teraz po rzędzie roku szkolnego, ale nie wiem. I generalnie, no to właśnie moja przyjaciółka też ma kota i w ogóle, i ona tam do nas przyszła, no, zaraz obok, też była w galerii. Więc mamy takie obcinaczki. Mamy również, uwaga, takie miseczki na jedzenko, mamy dwie. Jedna taka niebieska, tylko bardzo ładniutka, taka z takim fajną rybeczką. I... Ej, wyszedł wam mojemu kotu i będzie się tym bawił, slay, więc super po prostu mam perułkę. A następną rzeczą, to już jak mamy zabaweczkę od razu, to coś takiego. I to są też takie myszki, które takie już nie wiem, że po prostu wiecie, jakby kot, ktoś do mnie dzwoni, zaraz oddzwonię. To są takie jakby, widzicie, że kotek może sobie poruszać, nie mam tak, że nie trzeba się z tym bawić, po prostu może się bawić jak coś, że może coś tam. Więc takie dwie też, mam dźwięk, więc fajnie. Tutaj mam to same jedzonko, tu właśnie nam ta koleżanka poleciła, z takich firmy, bardzo naprawdę fajne, takie mokre, więc kupiliśmy, ja tam tak będzie na 2, 3, 4 dni, bo tam tak mniej więcej na tyle starczy. I kupiliśmy jeszcze taką, lecz ona ma tu cukier w składzie, więc nie wiem, czy ją damy kotu, zobaczymy. Kocimiętka jest, nie wiem, co to jest kocimiętka. Zina, czyli zapach uwielbiałem koty. Aha, dobra, nie rozumiem. I taka większa w puszeczce, też taka fajna, która ma dobry skład, o taka, z koteczkiem. No i co, jeszcze mamy żwirek. I takiej kuwetę, ale nie chcę się teraz iść nadal wam pokazywać. W szczególności, że zrobię sobie w ogóle herbatkę, bo teraz się uczył, bo sprawdzam z geografii. Super. Ale no, wiecie, to zapakuję w ogóle te wydaczki, więc widzimy się albo dzisiaj, albo jutro.
jeszcze nie wiem, no bo wiecie, jakby... jak to dobra, nie umiem go spakować. Widzimy się po prostu dzisiaj jeszcze, albo jutro zobaczymy. Pa! Okej, kolejny, witam was we wtorek, już nic nagrywałem. Ja bym się na nie wykąpałem się, wiem jak piękny zdechły szczur i po prostu nie chcę się spać, w ogóle jakiś szart po prostu. Ale postaram się otworzyć kalendarze i dalej się szykować, mam jakieś 35 minut do autobusu. Grzejniczek tutaj mam i tak mi super grzeje, ten kaloryfer, no chyba tak. Dobra. Oczywiście lecimy biorąc z czekoladkami, czekamy piąteczki. Spać naprawdę, już nawet tej piątki nie znajdę, jestem tak śpiący, obra, tu jest. Taka piąteczka, tak wygląda, proszę państwa, nie otwieram, gdzie tutaj się zbiera. Dobra, okej. Okay. I taka bałwanek. Ale teraz zjechał. A taki ładny bałwanek w takim czepeczce, czekajcie, czy wy to zobaczycie. Dobrze. Co ja teraz tutaj robię? Jak wygląda, jest ciemno, nagram z okna. O, muszę zobaczyć. Sleję to ja w lustrze. A dokładnie moim zatywem może widzieliście spray. Taki w żelazku, spray, no nieważne. Jakbyście oglądali mojego TikToka, to byście wiedzieli o co jest. Więc spalajcie. No więc mamy coś takiego. I lecimy z kalendarzem z Nyxa. W ogóle sekundę temu zauważyłam, że to było takie fajne, kotoreskowe. Ale w ogóle jeszcze przypomnijmy sobie, co dostaliśmy, bo wcześniej mieliśmy cztery okienka. I był taki róż pomarańczowy z Nyxa. Taki cudowny Fat Oil. Taki tam, proszę, taki Fat Oil. Nie wiem w ogóle, kiedy zacząć losować z tym. No to z tego wiem, co będzie poleta, ale w sumie to nie wiem, bo tu są też inne okienka, ale chyba raczej tutaj, rzeczy mi zapakowane. I mamy coś takiego. Ale jeszcze nie dzisiaj, może mikołajki zacznijmy losować z tym. Dobra, czyli jutro. Okej. Okay. No i tutaj mamy ten. I chciałam po prostu coś z papierku wylosować, więc może mi się uda. Dobra, zabrała coś papierku, więc to bierzemy. Ogólnie nic mi prześwituje, więc nie jestem w stanie stwierdzić, co to jest, ale jest na pewno to coś. Kurde, teraz po prostu dostaję. Oh. Jest na pewno coś długiego, nie jak Fat Oil. Brązowego. Muszę coś brązowego. Są to matki, takie Smooth Whip. Smooth Whip Matte Lip Cream. Są takie pomadki, które są mega jakby takie musowe i to jest Teddy Fluff taki odcień. Nie chcę, żebym się czekać, aż się wyostrzy. Nie będę albo ust, bo nie mam czasu, nie robię makijażu, ale w ogóle nie robię makijażu. Nie mam trochę czasu, ale chcę robić, ale nie mam czasu. Taki kolorek ładny i taka naprawdę jest taka jakby puszysta chmurka. Tak się prezentuje nasz. Cały ten, że w ogóle coś widzicie, o tak widzicie, bo widzę w odbicie lustra, mamy coś takiego. No i oczywiście czekoladka, czekoladki na razie nie jem. I ja idę, lecę się szykować, bo nie chcę się spóźnić, żeby nie, i tak się spóźnię, wczoraj się spóźniłem. Ale może się nie spóźnię. Więc pa pa! Boże. Co mi się dzieje? Ja nie wiem. Jak to kochani? Jest na razie której? Która jest godzina? Jest 16, które są mikołajki. My mamy jakby wycieczkę, jaką mi do Monspru i ja nie idę już w szkołę. Jas. Mega, jutro mi się spać i jak wiecie, gdzie nie mam kotka jeszcze. Ale w ogóle wczoraj wam zapomniałam pokazać. Jezu, tu jeszcze posłonko kupiliśmy. Muszę mi to więcej pokazać. Dzisiaj mało nagrywałam, bo nie chciało mi się. Tyle. Mam nadzieję, że to już tylko kotka odbierzemy. Mam taką nadzieję. To mój brat. Bo przyjechał do nas na środę. No ale na razie ten... I generalnie w ogóle generał skincare. Muszę się brać w piżamę jeszcze. I w ogóle... Właśnie nic nie dzieje w sumie. Tak jakby... jakąś taką fryzurę dziwną, strasznie. W ogóle byliśmy w galerii. Byliśmy w galerii, dokładnie tak. Po kilka tam rzeczy załatwić. Ale nie nagrywałam, bo nie wziąłem telefonu. Sorry, bitches. Nie muszę jeszcze iść przecież umyć twarz. Oh.
problem jest taki. Ja twarz nakładam tonik, serum i krem, ale nie nakładam maści cynkowej, bo mi się nie chce tego nakładać. Oczywiście tylko białego takiego na wysuszenie, nie nakładam tego, mam to w dupie. Nakładam resztę, ale tego nie, to co dużo. W ogóle znalazłam tą opaskę, bo nie mogę mnie znaleźć, więc slej. Wyglądam cudownie. No i widzimy się jutro, bo ci już nic nie będę nagrywać. O, że po prostu chcę już kotka. Jak za kotka. O co? Dobra, pa. Cześć kochani, witam się 6 grudnia. Grudzień, dokładnie. Wyglądam tak, wyglądam, nie robiłam żadnego skincare, dosłownie nic, jakby wszystko do mojej mamy. Moje własności są cudowne. Mi się przetuszczałam w ciągu jednego dnia. To jeszcze nie jest jak w ogóle ten. Okres że na moją koszulkę, która jest mega świetna, w ogóle muszę pokazać, bo na tej piżamy. Bo znałożyłam, że mam tak cieplutko. I pokażę wam, co dostałem. Dostałem od Mikołaja, od mamy. Dostałem od mamy prezent, ale to też nie dostałem, bo z tego co wiem, ta paczka nie dotarła jeszcze coś takiego. Ale tak wiem, powiem, co miałem dostać i jak mi przyjdzie, no w ogóle się wam pokażę. Okej, uwaga. Dostałem takie kraleczki z La Mer. Jedna jest jakby kiedyś patrzyłem w Rossmanku. Są jest po 25 zł jedna i one są tak, są najbardziej, to są takie żelowe kredki. Są najbardziej kremowymi i żelowymi, najbardziej sobie robię tego słodcza. Kredkę będzie widzieć. Ja w ogóle tego prawie nie czuję, tylko jak ona sunie. Jakby po prostu to jest najbardziej, bo okulary, to jest najbardziej taka, widzicie, ja lekko dotykam. Teraz tak, uwaga, ta cudowna wszystkim zna Vinyl Ink, która ma być winyla, właśnie nie odbijać, dużo z nimi było dram, taki kolorek, 5 to się nazywa, czyki. To ładne, wybrałem, no i tu coś, czego nie wybrałem. Dobrze, jakby Kinder też, najlepsze jeszcze Kinder nie, Maxi, jakby to jest po prostu spełnienie marzeń każdego dziecka, łącznie ze mną, chociaż to w sumie też jest dalej dzieckiem, ale starszym, ale jakby kto by mi wszystko jaja. Ja się ucieszyłem. Jakby nie, to wypadł. No, nie wypadajcie. I kochani, foliowa czapeczka. O, jakieś iglo! Oj, ale fajny. A, już to ma niby go wystrzelić, ale tak jakby... A, że tak. Okej, rozumiem. Tylko się wystrzeli. Wiem, że sobie sam zrobię. Jakby mocniej wystrzeli chyba, tak mi się wydaje. Spoko. Mogę to bardziej wystrzelić, no chyba, że coś tutaj źle zrobiłem, ale mi się, że wszystko dobrze. Ale legalnie też jakby... Że to iglo słodzi sobie, nie to postawię. No, świetnie. I czas na kalendarz adwentowy. Dzisiaj mamy 6 grudnia, więc szukamy szósteczki. Tu mamy szósteczkę. Więc szósteczka jest taka jak wszystkie. O, ale mamy prezent, więc fajnie, jaki jest to? Karmelowy. Lecimy dalej. Jakby czekoladka. Nic ciekawego. Nic ciekawego, ale wiecie. Otwieramy kalendarz z NYXa. I widzicie, co mi się wydaje, że po prostu to otworzę 24 grudnia, bo to coś wielkiego, takiego dziwnego. A to po prostu czas stwierdzę któregoś dnia, że biorę to i tyle. Dobra. Posuję. Posuję. Okej, mam coś takiego. Jest to takie, takie mocno wypchane, ale no dobra. Give me this. Oh my gosh, to jest to taki łyszczyk. Ej, ale super, jak nigdy nie miałem. Pomegranate Cloud. This is juice and glass. Okej, okay, otwórzmy, jaki zapach ma. Uż, ale ładny zapach. Ej, to nie już zapach na świecie. Ma w ogóle jakiś kolorek, czy to nie ma koloru? Okej. Okay. Ma jakiś kolorek, jak widać. I troszeczkę zaraz robię usłyszę na połowę, zacznę czuć jakiś efekt. No nie, zobacz, czyli to jest coś takiego, że jest kolor, więc fajnie. A
chociaż wiadomo, może być bez koloru. Dobra, kochani, widzicie mnie w końcu w make-upie, takim cudownym. Generalnie ubrałam wczorajszą koszulkę, potem to piżama. Jakby ja sobie w ogóle oblałam na nim trochę herbaty. Nie Petrasa, bo jak widzieliście mój styl z tyłu, o to nie jest, to jest po prostu łóżko. A jeśli chodzi ten, to sprzątałem to i specjalnie jeszcze, żebym miał kota, to muszę to zburzono na tym moim pokoju, jakby tragedia. Generalnie przedstawiam sobie te kredki, ale wpadajcie na mojego TikToka. Ja na Instagramie też się pojawią, ale na TikToku na pewno się pojawią. Tam zobaczycie, jak oceniłem te kredeczki i tą pomadeczkę. Jeszcze nałożę za tą pomadkę błyszczyk. Ten z NYXa, który dzisiaj miałem w kalendarzu, bo jest cudowny. Zakałam błyszczyki, jak będzie, zakałam ten. A co sądzę o tej pomadce, to też się dowiecie na TikToku. Zbadacie mojego TikToka i Instagrama. Jeśli chodzi o make-up, się prezentuje, tak bardzo mi się on podoba. I mega fajnie, bo dalej nie robiłem make-upu i w końcu go zrobiłem! Yes! Bitches! Dobra. Generalnie to... Nie wiem, co właściwie zrobię. Wyglądam tuste strasznie do włosy. Może jakoś strasznie, ale trochę są tuste. Ale nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będę mył. No jakbym wyszedł na portal, czy będę w czapce. Może gdzieś do galerii. Ale raczej wątpię, że pochodzę kolejny raz do galerii. Więc jak to się będzie ciekawego działo, to super. To wam powiem. Pamiętacie? Bądźcie kreatywni. Lewa czapeczka. Pozdrawiam Inhibris. Bye. 22. Może jakby... Tak, no to jest światło, kochani. Jakby, nie wiem, co się dzieje. Ale powiem, przewodniczącym tego vlogmasa miał być kot. Kota nie ma, więc tak weselej. Ja zrobię sobie skincare i zostaję chyba przez cały dzień. Chyba, że gdzieś wyjdę, to musiał wykąpać. Ona już tak zostaje, bo mam świetnie i jakby odbiegnijmy sobie jeszcze prezentu, ale zostajemy, że mam jeszcze case'a od niego, nowy case na telefon, już przyszedł, ale mi się nie chce iść, więc mój tablet odbierze, więc będę przyjeżdżał. Jeszcze dzisiaj mam maczkę na obiad, w sensie mój z nami na obiad maczka. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że my za jeszcze mi kupił Spotify Premium i teraz mogę zrobić te nogi na okno, bo wcześniej jak słuchałem, to tam mi się pojawiły jakieś inne piosenki od jakichś innych playlist, ale teraz mogę klikać co chcę, slay. Jaką mam wiele osób z Mega Swifty. W każdym razie, no to ja sobie jedzenie, bo ja nie jadłem nic. Jest godzina 14:08. Nie, kochani, mamy sobie tutaj jednego z najlepszych osób na świecie. Oczywiście omijając mnie. Jest to Mother Mood Christmas, czyli Vlogmas. Tak, mam taką nazwę swoje Vlogmas, nazywa Christmasami. Nieważne, mam tu maczka. Zalem połowę chickera. I trochę mi Fredek został, ale już nie jem, bo już się tak najadłem. No i mam kolkę, tata jeszcze mi kupił. Jestem tak najedzony, że już dostałam to i później to dokończę. I w ogóle mam nowe etui, już mam pokazać moje brudne te, ale przyszłe etui. Slay, it's me. Tutaj znać wam się podoba. Wybrałem mi, dlatego było zadecydować tego mojego Instagrama, więc warto płacić na jako Instagrama, bo wtedy możecie dowiedzieć, jakby możecie się decydować o takich rzeczach. Różnych możesz kiedyś, może być coś do odcinka, na przykład coś zrobicie. No więc tutaj oglądam to, zjem później. No i taki update szybki to był. Okej, kochani, już będzie koniec tego vlogmasa, ale koniecznie oglądajcie następnego vlogmasa, czyli trzeciego, bo tam już odbieramy kotkę, dlatego, bo to jest czwartek. Teraz, kiedy tam nagrywam, jest środę, a w piątek już odbieramy kotka. I już nie mogę czekać, w ogóle kotek będzie się nazywał kogo. Wymyśliliśmy mu takie imię z małym mamusią. I jeszcze ten. I co jeszcze? I prawdopodobnie będzie dziewczynką. Więc no ja w ogóle muszę zacząć robić skin, już nałożę tonik i zaraz chcę spać, jest około 22. Chcę miarę wcześniej spać, bo muszę się wyspać. Slay. Nie wiem, co czemu powiedziałam, slay, ale jakby slejsza mi całe życie. Więc w ogóle ten vlogmas wyjdzie mega długo. On by wyszedł krócej, jakby ten kotek na przykład był dzisiaj, wczoraj, to by dużo się rzeczy skupiło wokół kotka i tak to byłoby koniec. Ale ja tam gadałem jakieś rzeczy i no w ogóle dzisiaj też doszło mi 15 minut materiału takiego, tam 20. No, oczywiście zmontuję, ale no zobaczymy, jak to będzie. Bo chciałam, żeby ten, nie mówię, jakiś długi vlogmas będzie trwał około pół godziny, więc jakby będzie po prostu cały odcinek superowo długi.
takiego slay. Więc jeszcze będzie się działa jedna mocna rzecz, jeszcze wam nie powiem, ale w piątek też robię jedną mega, dla mnie mega mocną rzecz i pewnie dla was też mocną, nie robić super mega, ale jakby no, ja uważam, że to jest naprawdę mocna rzecz, ale jakby, I don't know. Więc się dwie rzeczy, no chyba kotek jest bardziej mocny, bo jednak kotlet to jest zwierzę, to jest żywa istota, ale jakby no. Więc ja jeszcze zakończę skincare i widzimy się. Kiedy się widzimy? W następnym vlogmasie. Więc dziękuję za oglądanie oczywiście. Dawajcie subskrypcje, lajki, bo jak to mówię jeszcze lajki. Boże, pamiętacie to? Mój przycisk czerwony. Slay. Jakby to było... A teraz w ogóle ten przycisk nie jest czerwony. Jest takie głupie. Jakby YouTube się kłaniał z czerwonym przyciskiem, ale nie zmieni go na jakieś. W ogóle teraz te wszystkie aktualizacje YouTube'a. Jakby po co oni aktualizują coś, co jest dobre? Mi się dobrze kojarzyło, korzystało z YouTube'a, ja nie narzekałem. A teraz robię jakieś takie wizualne, no takie wizualne jakby przemiany, które nie mają być, no nie wiem. Bora, mają być szybkie, krótkie zakończenie, zapowiedzenie trzeciego vlogmasa i w ogóle, a ja się rozgaduję. Więc papa, kochani, widzimy się na następnym vlogmasie, mam nadzieję, że was zobaczę, no bo chcecie zobaczyć mojego vloga i chyba chcecie zobaczyć tą mocną rzecz. Nie mogę, jakby będziemy besties, więc musicie obejrzeć tego vloga. Jakby, bye! A i okazało się, że jednak nie poruszyć na tytuł poloty i pójdziemy na łyżwę z taką inną koleżanką, która jest teraz chora za tydzień. Raczej. Ale pa, pa. To jest... Raczej was nie obchodzi, ale pa!